Szanowni Państwo, do pomnika żołnierza polskiego zbliża się kolumna uczestników uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego. W uroczystości udział biorą Kompania Honorowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Kompania Honorowa Straży Miejskiej, Poczty Sztandarowe Organizacji i Stowarzyszeń Kombatanckich, Poczty Sztandarowe Szkół, przedstawiciele władz samorządowych z prezydentem Włocławka panem Andrzejem Pawłowskim na czele, przedstawiciele Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, zaproszeni goście, mieszkańcy Włocławka. Uroczystość swym występem uświetni Orkiestra Reprezentacyjna Powiatu Włocławskiego. W dniu Wojska Polskiego wyrażamy pamięć i szacunek wszystkim obrońcom naszej państwowości. Tym, którzy walczyli na wojennych frontach i tym, którzy na nich czekali. Zarówno wojskowi, jak i cywile mieli w sobie wiarę w to, że ofiara krwi złożona na polach bitew nie pójdzie na marne. Jednak 15 dzień sierpnia to nie tylko pamiątka wydarzeń 1920 roku. To również 15 dzień Powstania Warszawskiego 1944 roku, którego emocjonalny i historyczny wymiar jest bardzo podobny. Powstanie było jednym z najbardziej heroicznych czynów obywatelskich wpisanych w dzieje walk o niepodległość. To był zryw wolności polskiej młodzieży, mieszkańców Warszawy oraz żołnierzy walczących w szeregach Armii Krajowej i Wojska Polskiego. Mimo że przegrany, dał siłę do dalszej walki, a w konsekwencji do zwycięstwa. Wydarzenia II wojny światowej były bohaterskim świadectwem polskiego patriotyzmu, walki o narodową godność i tożsamość. Lata 1939-1945 naznaczyły nasz naród ogromnym cierpieniem. Jednak legendarne maki, czerwone maki, znane z pieśni, nie przypominają już o wojennym horrorze. Przypominają o nim jednak pomniki mogiły, takie jak pomnik obrońców Wisły 1920 roku, wzniesiony na włocławskim Zawiślu. Spoczywają w nim szczątki ludzi, którzy oddali życie za niepodległość, pozostawiając nam wielki i ważny testament, troskę o trwałość Rzeczpospolitej i naszych małych ojczyzn. Historycy do dziś nie oznaczyli dokładnej liczby ofiar wszystkich wojen, bitew i powstań stoczonych w imię obrony polskich granic. W każdej z nich ginęli zarówno członkowie formacji zbrojnych, jak i ludność cywilna. Dziś pamięć o nich żyje w dokumentach z tamtych dni, naukowych opracowaniach, rodzinnych przekazach. Bardzo ważna jest troska o to, by wiedza o dokonaniach naszych przodków nie zginęła, póki my żyjemy. W domach, szkołach, instytucjach publicznych winna być utrwalana i przekazywana dalej ku potomności. Życzę Państwu, byście zawsze czuli się częścią doniosłych wydarzeń. Bo nawet małe, codzienne wysiłki, które podejmujemy z myślą o przyszłości naszych rodzin i dzieci i społeczności, to tworzywo historii. Chcę podkreślić, że przeszłość i przyszłość naszego narodu jest również wyrażana w modlitwach o dobrą, mądrą ojczyznę, zwłaszcza w dniu dedykowanym patronce Polski Najświętszej Marii Pannie. Dziś legenda i historia, żołnierski heroizm i cywilna odwaga łączą się w obraz narodu, który cierpiąc katusze nie zaprzestał walki i który dziś ma swój udział w kształtowaniu wizerunku nowoczesnej Europy. Dziękuję.